To nic nie kosztuje. Zrobiłam to przy okazji. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne. W sobotę odbył się drugi memoriał doktora Cezarego Zakrzewskiego, znanego chirurga z terenu powiatu otwockiego. Była to impreza brydżowa, w ramach której odbyły się otwarte mistrzostwa Otwocka o Puchar Prezydenta Miasta oraz turniej Barbarometr Przyjaciele doktora Cezarego. Która z kolei to jest impreza i jakie mecze dzisiaj zawodnicy mogą rozegrać? Spotykamy się po raz drugi. Memoriał doktora Cezarego Zakrzewskiego jest kontynuacją, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku w Karczewie. Tym razem pan prezydent miasta Otwocka zaproponował nam zorganizowanie imprezy na terenie miasta Otwocka. W imprezie składa się z dwóch części. W pierwszej części odbyliśmy mistrzostwo otwarte Otwocka o puchar pana prezydenta. W tej chwili się zakończyły. Natomiast o godzinie 16 spotykamy się ponownie. To jest turniej, który nazwaliśmy turniej przyjaciół Czarka Zakrzewskiego. Kolega Zakrzewski jest znanym, był znanym chirurgiem z terenu miasta Otwocka Karczewa. Od 30 lat nie żyje, więc to jest kontynuacja tradycji. Inicjatywę podjął jego syn, obecny ordynator szpitala Grucy, Piotrek Zakrzewski. I w tej współpracy postanowiliśmy przypomnieć sylwetkę ojca. Gratuluję przede wszystkim tym, na których czekają te puchary, ale gratuluję również wszystkim uczestnikom. Myślę, że w takim sporcie masowym, jakim robi się właśnie rzecz sportowy, samo uczestnictwo i zaangażowanie się jest najistotniejszą sprawą. Nasze miasto z dobrym klimatem takie inicjatywy popiera. Także gratuluję wszystkim uczestnikom, a w szczególności. I przechodzimy do uroczystości wręczenia nagród. Panie Januszu, co spowodowało pana zainteresowanie dzisiejszym turniejem? To po prostu przede wszystkim pamięć Czarka Zakrzewskiego, z którym kiedyś grywałem w brydża, właśnie w czacie w komendzie. Czy od dawna grywa pan w brydża? No jakieś 60 lat tylko, mniej więcej. I jakie jest piękno tej gry? Dlaczego lubi pan grać? Ta gra, no po pierwsze zawiera elementy kombinacji. Po drugie, oceny prawdopodobieństwa, niesłychanie ważne. Po trzecie, elementy psychologii. Także łączy sobie wszystko to, co jest potrzebne graczowi w grze zwanej życia. Dzisiaj niestety młodzież się nie garnie do gier, co widać tutaj. Dzisiaj młodzież nawet nie wie, co to jest zwrotnik, właśnie się dowiedziałem ze zdumieniem. Dzisiaj młodzież jest tak głupia, że można jednak zbudzić globalne ocieplenie. Także niestety w wyniku trzech podstawowych czynników. Po pierwsze demokratyzacji, gdzie racja ma większość, a nie racja. Po drugie państwowej edukacji, która oczywiście musi być zła. I po trzecie telewizji, która ogłupia. No dzisiejsza młodzież jest tak ogłupiona, że na całym świecie. Że tylko z rozpaczą można patrzeć, co z tego wszystkiego wyniknie. No naprawdę jest dużo gier, w których młody człowiek powinien grać, żeby rozwijać umysł, bo trzeba trenować tak samo jak trenować mięśnie, trzeba testować umysł, nie ma rady.